serdecznie. Ja nazywam się Rafał Grot. Jestem tutaj z prostego powodu. Jesteśmy tutaj z prostego powodu. Poznaliśmy drogę w naszym życiu. Poznaliśmy, znaleźliśmy się w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie. To miejsce jest miejscem świętym. To miejsce jest otwarte. To miejsce święte jest otwarte dla każdego człowieka, który pragnie. Przyjaciele, Jezus przyszedł na tą ziemię po to, aby każdy człowiek miał życie wieczne. I to życie wieczne jest dla was dostępne. My tutaj jesteśmy dlatego, że myśmy tego życia doświadczyli. Jesteśmy tutaj dlatego, że staliśmy się wdzięczni za to, co zrobił Jezus Chrystus. Staliśmy się prawdziwie wdzięczni za dzieło Krzyża Golgoty, za najpotężniejsze dzieło w dziejach ludzkości. Ale to dzieło Krzyża zostało wykonane przez Jezusa, wiecie dla kogo? Dla każdego człowieka i tylko dla człowieka. Nieważne, że czy jesteś grzeszny, nieważne, czy jesteś bogaty, nieważne, czy robisz dobre uczynki, czy złe uczynki. Ważne jest to, czy ty przyjąłeś ofiarę Jezusa, bo Jezus musiał umrzeć za każdego, czy to dobrego, czy to niedobrego. Jezus poniósł karę na krzyżu Golgoty za wszystkie grzechy, za to, że człowiek myślał, że jest niezależny od Boga. Człowiek myślał, że sobie sam poradzi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jezus Chrystus musiał się pojawić tutaj na tej ziemi po to, aby przybić do krzyża każdy grzech. Dzisiaj my jesteśmy ludźmi, którzy poznali tą prawdę i przyjęli do swojego serca. Słowo Boże mówi, że musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Tak naprawdę w życiu człowieka to jest najważniejsze. Nie ma znaczenia to, czy ty przyjmiesz jakiś opłatek, czy ty będziesz brał udział w jakichś rytuałach religijnych. To nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, czy ty poznałeś Jezusa i czy ty stałeś mu się w sercu wdzięczny za to, co on zrobił dla ciebie. I to ma największe znaczenie. Największe znaczenie ma to, jak ty podeszłeś do tego, co zrobił Jezus osobiście dla ciebie. A Jezus był zbity, stratowany, zmaltretowany. On poniósł karę i to dla ciebie się działo. On cierpiał dla ciebie. I to jest dzieło. To się stało sensem mojego życia. To, co zrobił Jezus. Ja dzisiaj doświadczam tego, co zrobił Jezus na własnej skórze w ten sposób, że czuję się bezpieczny, czuję się silny, bo na własnej skórze i na własnym życiu doświadczyłem zbawienia, a zbawienie to nie tylko to, że pójdę do nieba. Zbawiony stajesz się wtedy, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca z wdzięcznością za to, co zrobił dla ciebie. To jest zbawienie, że idziesz do nieba, ale że tutaj na ziemi doświadczasz tego, co zrobił Jezus. Doświadczasz miłości, doświadczasz poczucia bezpieczeństwa, doświadczasz wszelkiej łaski, która jest dostępna dla każdego, który uwierzył w proste dzieło Krzyża Golgoty. Ale kluczem do tego wszystkiego, klucz jest prosty i każdy człowiek może otworzyć drzwi do nieba. Każdy człowiek może sobie otworzyć drzwi do nieba poprzez przyjęcie Jezusa, poprzez prosty akt decyzji serca. I wiecie co? Ja tak zrobiłem. Ja tak przyjąłem Jezusa. Ja się narodziłem na nowo z Bożego Ducha. I ty też się musisz narodzić z Bożego, Świętego Ducha. A co to znaczy narodzić się na nowo, przyjaciele? To znaczy przyjść przed tron Wielkiego Króla. To znaczy przyjść przed tron Jezusa i powiedzieć mu tak. Dziękuję ci, Królu. Dziękuję ci, że umarłeś za mnie. Ja w to wierzę, co ty zrobiłeś. Ja wierzę w to, że ty za mnie poniosłeś winę. Ja dzisiaj uznaję cię za swojego Pana i Zbawiciela. I dziękuję ci, że należę do ciebie. Oto jest miejsce, kiedy ty w sercu uwierzysz w Króla. I to jest to miejsce, kiedy stajesz się dzieckiem Boga. Kiedy stajesz się zbawiony. Właśnie poprzez prosty akt decyzji. Rodzisz się na nowo. Rodzisz się na nowo i każdy z was musi narodzić się na nowo. Nieważne ile masz lat, nieważne w jakim jesteś wieku, musisz przyjść do Jezusa osobiście. I
Przecież to jest klucz. My tutaj, którzy jesteśmy, przyszliśmy do Jezusa. Oddaliśmy Mu swoje serce. Oddaliśmy Mu swoje życie. I staliśmy się ludźmi, którzy są obywatelami nieba. To jest jakaś forma performance. Którzy są obywatelami nieba. Przyjaciele, jeśli chcesz narodzić się na nowo, to przyjdź do Jezusa jeszcze dzisiaj. Przyjdź do Jezusa jeszcze dzisiaj i oddaj Mu swoje życie. A staniesz się obywatelem nieba. Jeśli ktoś z Was potrzebuje uzdrowienia, to ja Wam mówię, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus został obarczony każdą chorobą, na Niego została wrzucona każda choroba, abyś Ty mógł dzisiaj być z każdej choroby uzdrowiony. Dzieło krzyża niesie wielkie rzeczy, bo to wielkie dzieło. Możesz być dzisiaj uzdrowiony, jeśli tylko chcesz i przyjdziesz tutaj do nas. To my położymy na Ciebie ręce i wstaniesz z wózka, pozbędziesz się reumatyzmu, podniesiesz się, będziesz zdrowy. Jednak nie to jest najważniejsze, abyś był zdrowy. Ludzie mówią najważniejsze zdrowie, ale najważniejsze to jest to, czy Ty w życiu swoim przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo jeśli tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. Jest napisane, że lepiej, abyś uciął jedną rękę i bez ręki wszedł do królestwa, niż z dwoma rękami zdrowy poszedł do piekła. Każdy, kto nie przyjmie Jezusa, czeka go sąd i kara. Ale każdy, kto go przyjmie do swojego serca i z wdzięcznością uwierzy w to, co wykonało się dla Ciebie na krzyżu, będzie zbawiony. Amen!